Cześć! Wrocław, rok 1937 i czasy współczesne. Stoimy przed dworcem kolejowym Wrocław Główny, otwartym w 1857 roku, a następnie znacznie zmodernizowanym na przełomie XIX i XX wieku. Budynek przetrwał II wojnę światową w stosunkowo dobrym stanie, a ostatni duży remont miał miejsce przed Euro 2012. Starsze zdjęcie wykonano w 1937 roku, gdy Wrocław należał do Niemiec. Drugie zdjęcie, wykonane kilka metrów dalej, ale tym razem rok 1975 i czasy współczesne. Popatrzmy jeszcze z innej strony na wrocławski dworzec kolejowy. Kiedyś znajdował się tu postój taksówek, do którego, jak widzimy, ustawiały się długie kolejki. Jeśli jest ktoś, kto pamięta te czasy, to zapraszam do komentowania i wspominek. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji i do oglądania moich pozostałych filmów. Cześć!